Od 2010 roku, przynajmniej od 2010 roku, prowadzimy tego rodzaju rozmowy wizualne, rysunkowe, malarskie. Polemiki, powiedziałbym nawet. Zazwyczaj to jest rzecz prywatna, często służy różnym celom, na przykład wymyślenie jakiegoś projektu, albo było tak, że na przykład w ten sposób, żeśmy projektowali plakat wystawy wspólnej. A teraz odbywa się to pierwszy raz publicznie w Ustce, w galerii. Do strony warsztatowej to dysponujemy tutaj klejem i kolem. Mamy farby akrylowe, mamy epinne. Wino czerwone ewentualnie. Akwarele w płynie. Mam też bardzo przyjemne japońskie akwarelki. Tutaj w małym formacie, a tutaj w takim formacie dużo większym. O, tak to wygląda. Zielona herbata. Mamy gąbkę do efektów. Mamy pewien zestaw pędzelków, wybór. Tutaj był bardzo przyzwoity papier. Mamy książki, bardzo dużo różnych książek. To akurat może niekoniecznie, ale na przykład tutaj mamy atlas anatomiczny, anatomia człowieka. O, tak to wygląda. Anatomia człowieka. I no, tniemy te książki na kawałki, na wióry je przerabiamy i one służą do takich kolaży tutaj.